Witamy Państwa 12 czerwca 2016 roku, godzina 13.51, a to już granica zbytkowa, stara granica prusko-austriacka, wiele razy żeśmy ją pokazywali, tam w tamtym rejonie jest stary słup graniczny, ale w tym temacie już dużo żeśmy mówili, będziemy to jeszcze w przyszłości kontynuować, tam już zbytków widać. A my jedziemy dzisiaj w okolice Wodzisławia Śląskiego. Skryszów, Wodzisław Śląski, tamte tereny. Warto też wspomnieć, chociaż nie wiem czy warto, że dzisiaj, właściwie no kilka dni temu, rozpoczęły się we Francji piłkarskie mistrzostwa Europy UEFA Euro 2016. Dzisiaj o 18:00 gra polska reprezentacja piłkarska z Irlandią Północną. Nie ma co siedzieć przed telewizorem, nie ma co się denerwować. Piękna pogoda. Jedziemy na wyprawę, bo szkoda nerwów na naszych piłkarzy. A to już Jastrzębska dzielnica Ruptawa. No i las, który już jest na terenie Republiki Czeskiej. Tak więc są my bardzo blisko granicy z Czechami w miejscu, gdzie, które nazywają Piaski. Jastrzębie Zdrój Piaski, tak to się fachowo tutaj nazywa. Ale granicy przekraczać nie będziemy. No i są my już w tych Pioskach. Pamiętam tutaj, że był kiedyś z wujkiem, już tak się trochę ćmiło i było widać pradziada. Dzisiaj go już nie widać, nie zobaczymy go, bo pogoda troszkę inna. Ale się zatrzymiemy, bo widzę hołdę Charlotte z Rydultów. Jest widoczna Charlotte w Rydultowach. I elektrownia Rybnik. I kopalnia Jastrzębie. I most nad autostradą. Gołkowice. Gołkowice, tak. Kościół Świętej Anny w Gołkowicach. To miejscowość rodzinna Mariana Dziędziela. Drewniany kościół Świętej Anny w Gołkowicach i jedziemy na Jastrzębienie, na Zawadę do Czech. Tak nawiasem mówiąc, to właśnie trwa mecz piłkarski, reprezentacja Polski. Gra z Irlandią Północną na Euro. No i z pewnością jest to kolejna farsa w wykonaniu Polaków. A to już Republika Czeska. Jesteśmy oczywiście w Czechach, w Karwinie. No, skracamy sobie trochę drogę. Znane miejsce, ulica Mickiewiczowa. W Karwinie. A to już granica polsko-czeska w Karwina Raj i Kaczyce. Sama granica, sama linia graniczna. Słupek już trochę stracił kolory. A tam widać Czantorię. Tutaj w dniu 30 sierpnia 2005 roku po raz pierwszy na rowerze przekraczałem granicę państwową. Wtedy jeszcze nie było układu Schengen.
a to już miejscowość Kończyce i Krzyż, gdzie śmiercią bohaterską w obronie ziemi śląskiej w czasie najazdu czeskiego zginął major Wojska Polskiego Cezary Haller. To jest brat Józefa Hallera, tego, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. A jesteśmy na słynnej drodze do Czech w Kończycach. Za chwilę będzie Próchna, Drogomyśl, Mnich i Dom. Jest 19:40, mili Państwo. We Francji trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Z pewnością teraz kończy się mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Irlandią Północną. Oczywiście ja ten mecz bojkotuję. Zresztą wszystkie mecze reprezentacji Polski, bo nie ma sensu takich farsy oglądać. Niezależnie od tego, jaki jest wynik, czy wygrali, czy przegrali, co jest bardzo prawdopodobne. Dla mnie to jest po prostu farsa i wstyd dla polskiego społeczeństwa mieć taką reprezentację, gdzie liczy się kasa, a nie orzeł na piersi. Tak sobie myślę, czy to 3 maja, czy 11 listopada. Popatrzcie, ile patriotów. 3 maja, 11 listopada. Tego nie ma. Wysyp kretynów. A to już granica Drogomyśla i Zaborza. Zakład doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. Tak, gmina Chybie się tu zaczyna. Zboczyliśmy trochę z drogi do Czech. No i to, co chyba ważne, to wynik meczu Polski z Irlandią Północną. O dziwo, niesamowity łód szczęścia Polaków, bo udało się im jakimś niebywałym cudem wygrać 1-0. No ale w czwartek i tak dostaną łomot, a moja opinia o nich nie zmienia się.